Dzisiaj koncert 10 sekretów Marilyn Monroe w twoim wykonaniu w 60-letnim już Pałacu Kultury Zagłębia. Skąd zrodził się pomysł na ten projekt? Pomysł zrodził się, wiesz, no jak to bywa, coś komuś przychodzi do głowy, nagle dał i mówisz, no dobra, to zróbmy to. A tak naprawdę wyglądało to tak, że kiedy kręciłam film Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie muzyki, wtedy spotkałam się z Agnieszką Hekiert, która przygotowywała mnie do śpiewania jazzowego i rozkochałam się zupełnie. Nie tylko w spotkaniach z nią, bo jest przecudowną osobą Agnieszka Hekiert, ale także w śpiewaniu. I od tego czasu kombinowałam jak koń pod górę, co by tu zrobić, żeby wyjść na scenę i śpiewać, żeby się to nie skończyło tylko na tym momencie filmu. I wtedy przyszło mi do głowy, że można by połączyć to moje śpiewanie z moją fascynacją osobą Marilyn Monroe. Przypuszczam, że podzielasz dokładnie tę samą fascynację, tak jak wiele osób na świecie. Więc tak to złączyłam i potem pomyślałam sobie, jak już ją przestudiowałam tak naprawdę porządnie i nagle objawiła mi się zupełnie inaczej niż to, co wydawało mi się o niej, to pomyślałam sobie, że sprzedam tę moją opowieść o niej i moją jej wizję, a przy tym zaśpiewam jej utwory oraz inne utwory osadzone w epoce. Chyba nie trudno było ci wejść w rolę Marilyn. Masz naturalny seks appeal. Znaczy jakby w postać... W ogóle nie wchodzę w żadną postać Marilyn Monroe. W życiu to by było po prostu tragiczne, to by było koszmarne naśladować ją. To by było karykaturalne. Ona jest absolutnie ikoną, ona jest jedna. Nie, w ogóle tego wizerunku nie dotykam. Ja o niej opowiadam i śpiewam utwory, które ona wykonywała, ale śpiewam je tak, jak ja bym je wykonała. No ja bym się nie zgodził, bo słyszałem trochę na próbie i mi się zdaje, że godnie byś weszła w tą rolę. Nie, absolutnie, nawet nie mów takich rzeczy. Jaki jest twój ulubiony sekret Marilyn? Wiesz, jest chyba wszystkie te, które zdradzam w tym spektaklu, to są moje ulubione, ponieważ mam na jej temat dużo więcej informacji, ale akurat te wybrałam, żeby opowiedzieć. Ale chyba takim najważniejszym, takim najbardziej, to to, że my mamy jej postrzeganie jako osoby, która była seksbombą, cycatą blondyną, która była połączeniem seksapilu, a do tego niewinności dziecka, które nie umie wyjść samo z tramwaju i trzeba jej pomóc, bo w zasadzie zaraz się rozpłacze jak małe dziecko. W ogóle taka nie była. To był absolutnie wizerunek, w który wpychało ją 20th Century Fox. A ona była zupełnie inną kobietą, była feministką, fantastyczną babą myślącą, która przełamywała stereotypy. Gdybyś miała zagrać scenę pocałunku z którymś z ówczesnych aktorów, czyli lata 50., 60., to z kim byś taką scenę zagrała? Wiesz co, sceny pocałunku zazwyczaj są nieprzyjemnymi scenami. Jest to przekroczenie takiej bliskości, bariery, której nie lubimy robić my aktorzy. No wiesz, jednak ta cielesność jest taka szczególna. Już i tak tyle obnażamy ze swojego wnętrza, że jeszcze przełamywanie tej cielesności zazwyczaj wtedy zamyka się mocno oczy i po prostu czeka się, żeby się skończyło. Nie zależy to od tego, czy partner jest przyjemny, czy nieprzyjemny, czy jest fantastycznym aktorem, czy nie. To nie o to chodzi, tylko no, to nie ma nic wspólnego z erotyką, ani z erotyzmem. Całowanie się albo udawanie seksu na ekranie. Więc chyba tak najbardziej chciałabym, żeby mieć tą suknię taką, jak miała Scarlett O'Hara i żeby na tym wzgórzu tak mnie wziął za pas i tak przychylił i żeby mnie tak całował.